Przede wszystkim, znowu Polny 7? Yeah. Tak, nie to chciałem, żebyś powiedział. A to dalszy ciąg, Pillars of Eternity. Dobra. Wygląda na to, że doszliśmy do Lwicy. Kiedy zmierzasz do legowiska, zostajesz zatrzymany przez elfkę. Za nią znajduje się największa lwica, jaką kiedykolwiek widziałeś. Smukła bestia z kłami niczym rzeźnicze noże. Kobieta staje ci na drodze, sprawiając wrażenie nieskrępowanej bliskości potwora. Jesteś w królestwie Sul, przybyszu. Nie opuści go dla Orenosa ani żadnego innego konkurenta. Dlaczego Sul odmawia stawienia z czoła Orenosowi? Oernos może się tu pojawić, by stawić jej czoła, jak czyniło wielu przed nim. To, czego chcą zwolennicy niedźwiedzia, to aby Sul opuściła swoje legowisko i walczyła na otwartej przestrzeni, gdzie niedźwiedź miałby na nią przewagę. Ale dlaczego miałaby to zrobić? Jeśli Sul ma tu przewagę, to jest przewaga, która sobie wypracowała. Czy ktokolwiek oczekiwałby od niedźwiedzia, by spiłował sobie pazury, by wyrównać szanse przeciwnika? Pani Łowów oferowała każdemu jakąś formę przewagi. Nie mamy prawa orzekać, że jedna jest bardziej wartościowa niż druga. Poza tym Sul ostatnio wydała młode, są teraz małe, ale gdy dorosną, będą potężniejsze niż Sul czy Oernos. Jeśli jednak Sul zginie w walce, wtedy niedźwiedź porwie jej młode na strzępy. Takie są prawa natury. Jej dziedzictwo jest zbyt cenne, aby miało w ten sposób zniknąć. Jeśli naprawdę zależy nam na tym, aby w paszczy królowała najpotężniejsza bestia, musimy zadbać o to, by młode miały szansę dorosnąć. Okej, co tu robisz, Sul? Bronię prawowitej czempionki paszczy Galwaina. Zwolennicy Orenosa woleliby zastąpić ją niedźwiedziem, który nie ma dość siły, by samu przybyć i zająć to terytorium. Okej. Okay. Żeby powiedzieć, że Sul jest... że zajmujemy się Orenosem. Ale szczerze mówiąc... tak. Przyszliśmy tu, by wystraszyć Sul, czy wyciągnąć się z legowiska i nie zamierzam tego zmieniać. Sul nie jest prawowitą czempionką. Ty też... opowiedziałbyś się za niedźwiedziem? Mądrze dobieraj słowa. Nic nie możemy zrobić. Poczekaj chwilę, chcę to jeszcze przemyśleć. Okej. Okay. O, wygląda na to, że przybył niedźwiedź. Okej, co możemy zrobić? Cierniste pnącza łączą się i tworzą ścianę. Kiedy się zbliżasz, troszkę zaczynają się rozchylać. Okej, za chwilę zobaczymy. Zobaczmy, co chcę zrobić, żeby ją wywabić. Przejdź przez pnącza. Okej. Okay. Wiedziałem, że tak to się skończy. Ale jesteśmy w dobrej pozycji, mniej więcej. Okej. Hey there. Łapką zmiana. Okej, to brało. Okej, okay, ale przyjęliśmy przynajmniej jednego z członków klanu Lwa. Pozwolimy mi trochę potankować swoje własne wy. Chciałem, żeby się to spodoba. Zmienił zdanie. Okej. Okay. Nie wiem, czy ma teraz jakąś nieśmiertelność. Na to, że nic nie może go zabić. Okej, okay, przeszło. Dobra. Burzenie magii. Krzyk. Dobra, zajmijmy się tym druidem najpierw. Okej. Okay. Okej,
Dobra, ładnie. Ładny strzał. Matki. Okej. Porozmawiajmy z tym gościem, którego na początku spotkaliśmy. Okej. I zobaczmy, co on powie na to. Hey there. Na to, co powiedzieli członkowie klanu Lwa o dzieciach i tak dalej. On gdzieś się tutaj znajdował. Destun. Still looking around? Sylod mówi o konfrontacji z Oernosem, a on nie pali się wystawić czoła w jej legowisku. Właśnie tego się obawiałem. Obecnie nie ma znaczenia, kto z Bessie zostanie czempionem, byleby przełamać ten impas. Nie wolno mi faworyzować żadnego z prezydentów, jednak ty już raz kłamiłeś puszczę, jeśli uda ci się ubić którąś z bestii, uznają za czempiona tę, która przetrwa. Takie są zasady paszczy. Coś jeszcze? Dobra. Mhm. Nowa królowa i nowy król. Czy chcemy zabijać niedźwiedzia, czy chcemy zabijać lwicę? Myślę, że zajmiemy się lwicą. Niedźwiedzie brzmią bardziej mile. Okej. Rzejmy na te pułapki, które już rozbroiłem, których nie rozbroiłem. Ile dużo mi brakuje do awansu? Niewiele. Hey there. Niewiele mniej niż ostatnio sprawdzałem. Jeszcze 4000 punktów doświadczenia. Okej. Yeah. Porozmawiajmy po prostu. Zajmuję się Renosem? Nie. Sun nie jest prawdziwą czempionką. Ciekawi mnie, jakie mielibyśmy tutaj opcje, żeby coś zrobić, ale bo nie mamy innej opcji niż tylko pozabijać ich. Okej. Okay. Dobra, na początku zajmijmy się zapchaj dziurą. Tutaj dosyć szybko nas otoczą. Paladyn niech spróbuje się wycofać, chociaż pewnie od razu go złapią w walkę. Dobra, ty odpal tutaj. Ty też wal do niej. Ty może spróbuj do sulu od razu wypalić. Okej, dobra. A muszę się zapchać dziurę. Dobrze, ty atakuj sulu. Okej. Teraz niech Max próbuje poprzejmować parę lwów. Czyli ty już wypaliłaś do sól, to możesz ją pewnie zdominować. Ta. No, bardzo mało by wolę, jak można się spodziewać. Spróbujmy ją przejąć. Okej, dobra, spróbujmy oślepić jednego z tych druidów, to zmniejszy celność ich czarów. Na to możemy sprawę wiary rzucić, chociaż to nam niewiele da. I się nakładać z tym, co paladyn rzuca. Okej, rzućmy poświęconą ziemię. Okej, paladyn od razu prawie pada od sól. Jak się od razu nałoży. Ty gdzie jesteś? Mhm. Rzucasz? Rzucasz. Okej, dobra. Fajnie, fajnie. Sól jest teraz po naszej stronie. Próbujemy jeszcze któregoś lwów przejąć, ale to chyba się nie dzieje. Więc może zamiast tego zajmijmy się którymś z tych magów. Znaczy raczej druidów.
Okej. Ty musisz do czegoś teraz strzelać. Ale do tego lwa. Okej, dobra. Nie robi się za ciekawie. Przebili się do naszych. Paladyn nie zdąży się leczyć. Dada, niech teraz może zdąży to zrobić. Okej. Ty co możesz zrobić? To byłoby fajne. Dobra, to... Muszę rzucić to zaklęcie z powrotem. Czujną obecność. To się nam przyda. Okej, Irenzi pada. Tym palany się już prawie uleczył. Że teraz niech użyje płynącego ostrza. Ty wypal może do tego lwa. Ty możesz zacząć, możesz zagotować tego lwa, nie uciekł, dobra. Okej, Irenzi padła. Coś bardzo zraniło tych członków chyba. Okej, dobra, może zacznijmy strzelać do kolejnego w takim razie. Tu się trochę wycofaj. Strzel do niego pociskami. Okej, ile tu ona jeszcze będzie zdominowana? Przez całe jeszcze 8 sekund. Nie mam się na razie czego martwić. Dobra. Strzelaj do niego. Też. To już kolejne pociski pójdź wrócić. Ładnie. Dobra. Mamy tutaj pozycję obronną, jak się zaraz skończy dominacja. Tak, już się skończyła. Spróbuję powalić, co? A reszta niech otworzy ogień do niej. Okej. Dobra. Możesz ją zacząć przygotować. Tym członkiem klanu wasz na razie nie musimy się zajmować. Tak, tylko na zaraz... Zaraz ubije Edera. Eder może użyć drugiego oddechu. Ty możesz ją zdetonować? Nie możesz. A możesz ją podpalić. Okej. Okay. Eder nie zdążył zrobić. Mhm. Co jeszcze na jeden cel mogę przywalić? Mogę jeszcze kolejną nekrotyczną lancą przywalić. Tak zrobię. I myślę, że ją zasztyletuję, bo... Okej, okay, Eder padł, ale ocaliło go to zaklęcie, które się... Chociaż raz się w końcu przydało. Dobra. Zasztyletowanie nie do końca dobiło. Wow, ta sól naprawdę... A jakie ona ma obrażenia? Wydaje się, że paroma ciosami ściąga większość życia. Dobra. To się jeszcze mogę zrobić, przywalić im magiczne ataki. Okej, Eder jednak znowu padł. Ale spoko, tylko człowiek klanu lwa został. No szybciej, kończ waść. No, ładnie. Piękny strzał, matka. Dobra, co dostałeś? Wybity bark. Moc minus 2, tempo ataku.
Niezbyt fajnie. No no cóż. Znakomity, solidna siekiera, bla 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 bla. Sure. No dobra, no to wygląda na to, że przerwaliśmy impas. Siłą, ale zawsze. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy możesz to jeszcze rozbroić? That's something over here. Hey there. Yes. Okej. Okay. Stałeś skamieniona. Mhm. Już tędy przechodziłem. Myślałem, że już zdetonowałem wszystkie pułapki. No cóż. Idźmy szybko. Powiedzmy, że udało nam się przerwać impas. Szkoda, że nie miałem innej opcji, żeby to zrobić, ale no cóż. Zdarza się. Still looking around? Zająłem się... Watch your step. Tempers run hot around here and not just among the animals. Zająłem się sytuacją między Sully Oernosem. I teraz Oernos jest czempionem paszczy. Znam wielu członków kłów, których uszczęśliwi ten wynik. Być może nawet sam Galvain daje nam znak, że powinniśmy skoncentrować się na wzmacnianiu swojej siły i wytyczaniu nowych ścieżek. Dziękuję Ci za Twoją pomoc, Karet. Niech Galvain Cię prowadzi. Brzmi to wyraz naszego podziękowania. Możesz odwiedzić Teir Evron, żeby pomodlić się do Pana Łowów. Czasem obdarza szczególnymi łaskami tych, którzy dowodzą swojej wartości. Okej, co dostaliśmy? Dodano do schowka koci pazur. Czym jest koci pazur? Okej, tutaj mam. Wyjątkowa jakość, miecz jednoręczny. Okej, włączmy sobie od razu porównanie. Znakomita jakość. Pominięcie redukcji obrażeń 3. No... Okej, ale ja mam plus 25% obrażeń zimno, więc zdecydowanie to zada większe obrażenia niż pominięcie 3 punktów obrażeń. A ty co masz? Masz znakomity miecz. No to teraz masz już koci pazur. Świetnie. Możemy odwiedzić kapliczkę. Zobaczymy, co nam to da. Kępki połowego futra i pokruszonej trawy pokrywają niewielkie zagumione... Nie widzę, żeby tutaj cokolwiek... żebyśmy cokolwiek mogli zrobić. Dobra. No to wynośmy się stąd. Żeby wrócić do tej lodowej świątyni. Chociaż Eder ma już mało punktów życia. Więc przydałoby się również dla niego jakiś odpoczynek. Tutaj możemy coś zrobić. No. Nie. Dobra. No właśnie, czy... Może ci od niedźwiedzia teraz coś nam dadzą. Również za to, że zajęliśmy. Zająłem się Sul. Someone had to. Would have been good to let the two beasts brawl. But at least we can finally move on. It doesn't do for Galawain's mightiest hunters to skulk and hide. To ja. Whatever. Wygląda na to, że nic nie dał. No cóż, trudno. Trudno, trudno. Dobra, no to teraz do południowych mlozów z powrotem. Zobaczymy, co ta akolitka przy wejściu będzie miała nam do powiedzenia na temat, tak, tego, że ktoś tu zaginął. A,
Okej, okay, jak się nic nie dowiemy od niej, to sami będziemy musieli rozpocząć pewnie jakieś poszukiwania. Wygląda na to, że zimna rozprzestrzenia się od południowych mrozów. Remrgant jest bogiem zimy. Wiele lat minęło, odkąd ktoś zajmował się jego świątynią. Nie ma więc nic dziwnego w tym, że wokół zrobiło się trochę chłodno. Jeśli ci to przeszkadza, to możesz, to może powinieneś stąd odejść. Jeśli wszystko... Okej. Okay. Czy masz mi do powiedzenia, kobieto? Na to, że tak. Dobra. Just say the word. Spróbujmy się tutaj przeniknąć do środka. Quick and quiet. I'll have this open in no time. I tylko zwiadowczynię wyślemy. I zobaczymy, czy coś uda nam się znaleźć w ten sposób. Okej. Okay. Często save'ował. I'll have this open in no time. Już nie mam pojęcia, co tutaj możemy znaleźć. Okej. Okay. Mówiłem zimno, posłonie wydaje się być ciepłe. Skoro namiot pokryty jest grubym futrem. Okej, okay, trochę wytrychów. Łuk myśliwski, miksturę oraz biały kryształowy klucz. Okej, okay, to może okazać się przydatne. Jeżeli tam będziemy chcieli wejść. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mamy. Okej. Okay. Na to, że tutaj będzie ten klucz. Ktoś tu jest? Ok, znaleziono ukryty obiekt. Found it! Kryto pułapka. No, zaraz się tym zajmiemy. Ok, to jest jakaś elfka. To myślę, nie chcemy, żeby nas zauważyła. Wędrowiec. Kostur bojowy. Mistrzowska jakość. Właśnie 5% obrażeń zimno. Przeciwników plus jeden, zasięg broni. No okej. Okay. Raczej nie będziemy z tego korzystać, ale niech będzie sobie. Okej. Okay. Kolejne połacie świątyni odkrywamy. Otwórz nam drogę do siebie. O nie, tego nie chciałem zrobić. Ty zbliżasz się do podwyższenia, czujesz jak temperatura opada. Coś wysokie tchnienie z ciepła z powietrza, oziębiając nawet oddech, któremu chodzi twoich ust. Widzisz skute połyskujące lodem wrota. Na ich tle rysuje się sylwetka elfa, która wyciąga przed siebie ramiona. It's gotten hard to concentrate. You shouldn't be here, traveler. And the others of my clan won't be so lenient if they find you sneaking around. Co tu się dzieje? Staramy się dosięgnąć Rymrganta. To ostatni sposób, jaki znamy. Proszę, muszę się skoncentrować. Okej, okay, pójdę sobie zatem. Yeah. Czy to coś zmienia? Dziwne rzeczy tu się dzieją. Into the fray! Nie, tego nie chciałem. Okej. Okay. Gdzie jest autozapis? Tu jest szybki zapis, dobra. A zanim tutaj wrócimy, to możemy zbadać jeszcze drugą część świątyni. Okej. Say the word. Go on ahead. Dobra. To wracamy z powrotem.
Zobaczymy, czy uda nam się tam coś zbadać po drugiej części świątyni. Okej. Hey there. U strażnikowi nic to nie przeszkadza. Spoko. Przypomina mi trochę skradanie się w twierdzy Rudrika. Stój, wędrowcze! Przekraczanie progu jakichkolwiek drzwi jest zabronione. Nie rób wbrew naszej woli. Okej. Okay. Tutaj mamy coś? Mamy. Musimy poczekać, aż ten gość sobie przejdzie. Just say the word. Hey there. Ustawimy ich tutaj. Ciekawe, czy będą mogli zablokować mu przejście, żeby nie mógł wejść. By było przydatne. Just say the word. Let's see what's in here. Wracaj. To mu się nie spodobało. Trzeba było zamknąć drzwi. Dobra, szybko wczytajmy jeszcze. Trzeba było zamknąć drzwi za sobą. Dobra. Just say the word. I'll have this open in no time. Okej. Nie był najlepszy początek. Może muszę usunąć tych ludzi z widoku. Żeby nie rozpoczynali od razu walki. Just say the word. Okay. Hey there. Just say the word. I'll have this open in no time. Okej. Tam sobie poszedł. Yes. Zobaczmy, czy będę mógł delikatnie obserwować jego ruchy. W jakim ułożeniu. Okej. Tu się nic nie dzieje. Nie ma potrzeby nikogo atakować ani zabijać. Jestem 100% szczery. Idź sobie. Dzięki. Okej. Miejmy za sobą drzwi. A nic to nie ma, co byśmy chcieli. O, jest srebrny klucz. Palady zaraz mnie wykryje. Ajajaj. Okej, dobra, wiecie co? Tak, wrócimy do tego w następnym odcinku. Spróbuję to przebadać jakoś. Może znajdę coś, co daje jej bonusy do skradania, żeby trochę nam łatwiej to poszło. A póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!